ideą naszą jest, żeby wprowadzić uchwałę antysmogową na obszarze całego województwa i objąć cały region. A do tego musimy mieć zgodę wszystkich samorządów, które funkcjonują na naszym obszarze, a to jest 167 jednostek, plus oczywiście mieć poparcie wszystkich organizacji i instytucji, które jakby z tym zanieczyszczeniem powietrza walczą. Absolutnie dzisiaj nie stawiałbym walki z zanieczyszczeniem powietrza w kontekście niszczenia górnictwa. Jedna z drugą sprawa ma coś wspólnego, ale absolutnie bym tego nie łączył. Powiem tak, że pierwsze, nie jest możliwe dzisiaj przy szybkim czasie w ogóle wyeliminować węgla z naszych palenisk. Technicznie niemożliwe, po prostu nie ma w wielu miejscach alternatywy dla węgla. A wydaje się to na dzień dzisiejszy według tego, co właśnie naukowcy, jakaś ich część podpowiada, nie jest to absolutnie konieczne. Dzisiejsze kopły, ich konstrukcja powoduje, że spalanie węgla może być znacznie czystsze niż często widzimy ten czarny dym z komina. Sam już przećwiczyłem na swoim piecu, że absolutnie inny dym leci z komina, jak inaczej palę, w inny sposób. Ja też się edukuję, jak pewnie wielu. Więc takie było założenie na samym początku, na pierwszym spotkaniu tego zespołu. Powiedziałem, że nie walczymy z węglem i nie mamy ideologii wyeliminowania węgla, mamy ideologię ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Bo my nie zlikwidujemy smogu, tylko musimy ograniczyć. Nie damy rady zlikwidować smogu do zera. Musimy przez to w ogóle palić w piecach, co w najbliższych dziesięcioleciach wydaje się absolutnie niemożliwe. Co prawda mamy 167 samorządów, ale 79 samorządów już te programy realizuje i to realizuje wielokrotnie. Można przytoczyć chociażby chwalebny przykład pioniera, czyli miasta Tychy, który już robi tam któryś rzędu, to nie wiem, ósmą edycję. Natomiast na te programy ograniczenia niskiej emisji, które były pośrednio przeznaczone dla osób fizycznych, czyli dla mieszkańców głównie domków jednorodzinnych, zostały wdrożone i przeznaczono, fundusz przeznaczył ponad 211 milionów. Drugą część dokładała gmina, część refundował fundusz, w sumie mieszkaniec płacił około 400%. Różnie to wyglądało w różnych gminach, bo to od rady gminy zależało, ile tego dofinansowania będzie. Myśmy na siebie jakąś część refundacji brali. I ten program cieszy się popularnością do dzisiaj. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, co podziało się w tym roku, czyli tutaj Wojewódzki Fundusz prowadził, spróbował, prawda, po raz pierwszy w swojej historii zabawić się w tym palistę, czyli po prostu udzielić dofinansowania, oczywiście bezzwrotnego, właśnie mieszkańcom domów jednorodzinnych na wymianę tego popularnego, czy kolokwialnie nazwanego kopciucha, na lepsze, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Przeznaczyliśmy na to 4 miliony, ale proszę zwrócić uwagę na kwotę. Zainwestowano, czyli wpłynęło około 1500 wniosków i to te wnioski opiewały na kwotę 50 milionów. Fundusz zainwestował 4 miliony. 750 domów zniknęły kopciuchy. Mamy już przeznaczone pieniądze na następny rok, bo już ludzie pytają, prawda, czy będzie druga, trzecia, następne edycje. I tu duża rola samorządów, części samorządów. Samorządowcy sami się zaangażowali w akcję informacyjną, gdzie na swoich stronach, urzędach, poprzez ulotki, poprzez zebrania na przykład w sołeckie, informowali, że taka akcja jest. I tam, gdzie ta akcja była prowadzona, jest duży
sukces, dlatego że z tych gmin niejednokrotnie nie są to wcale te miasta o największej populacji, tylko niejednokrotnie mniejsze gminy, gdzie tutaj tych potencjalnych już naszych beneficjentów jest stosunkowo najwięcej. I to są te programy, oczywiście to jest wszystko kropla w morzu, ale jeżeli od czegoś nie zaczniemy, bo sam pan redaktor powiedział, że na warsztatach były te cztery elementy i tym ostatnim było finansowanie. Sami nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Były piękne perspektywy wspólnie z Narodowym Funduszem realizowania wielu programów dotyczących ochrony i poprawy jakości powietrza, między innymi program RYŚ, który nie wszedł w końcu, nie został wdrożony i takim, no można powiedzieć, substytutem był ten nasz program pilotażowy i będziemy dalej, bo szli naprzeciwko oczekiwaniom naszych mieszkańców, mieszkańców naszego regionu, bo inaczej, jeżeli nie pójdziemy w tym kierunku, nie jesteśmy w stanie zrealizować. Tu i tutaj też ukłony w kierunku pana marszałka, który razem z zarządem województwa wspiera tego typu działania i poprzez akcje informacyjne, i poprzez działania edukacyjne, które wspólnie w tym roku żeśmy realizowali i również w przyszłym zamierzamy realizować. My zajmujemy jako Polska 20 miejsce w liście najbardziej zanieczyszczonych krajów. Na 65 przebadanych miast w Polsce tylko 6 miast spełnia normy zanieczyszczenia. W Europejczycy żyją średnio krócej z powodu tych zanieczyszczeń około 8 miesięcy. Polak 10 miesięcy. Rocznie umiera 2 miliona Europejczyków. W Polsce jest to wielkość małego miasta, około 47 tysięcy mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi spadek odporności. To już nie tylko u dzieci, kobiet i starszych ludzi, ale już w okresie głodowym się to zaczyna. Panowie, żyjemy w takim środowisku, że odnotowuje się znamienny spadek testosteronu. A nie będę musiał przekładać tego, jak to wytłumaczyć wieczorową cichą porą, prawda? To są bardzo przykre dane, ale żeby zrozumieć, człowiek dorosły w stanie spoczynku oddycha 15 razy na minutę, za każdym razem wprowadzając około 0,5 litra powietrza do płuc. Tak więc w ciągu minuty jest to 7,5 litra, a w ciągu doby 10 500 litrów. Jeżeli przemnożymy każdy litr, ile w litrze znajduje się niepożądanych gazów i pyłów, to możemy sobie wyobrazić, ile z tych niepożądanych substancji, to co mówił pan profesor Buszman, dostaje się do krwiobiegu, do naczyń wieńcowych, uszkadzając śródbłonę i powoduje to wystąpienie zapału. Proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę prozę życia, to każda z naszych pań gospodyni zwraca uwagę na brudne firanki, brudne szyby, meble zakurzone, ale nie myślimy dalej, a co z naszymi płucami? Jak się to przekłada na nasze płuca? Jeżeli nie będziemy zdyscyplinowani, to o czym tutaj też mówił pan profesor Buszman, i nie będziemy zwracać uwagę sąsiadom, to niedaleko zajdziemy. Tylko w naszej mentalności ten, który zwróci uwagę i zadzwoni do odpowiednich służb, będzie przez społeczeństwo źle oceniany, że to jest donosiciel. Trzeba odwrócić sposób myślenia u tych ludzi. Naprawdę, tak nie może być. To, co powiedział tutaj pan dyrektor, jak z tym walczyć? My powinniśmy nie leczyć końcowy etap, przepraszam, Pawle, chodzić z maskami, tylko początkowy etap choroby, tak jak robimy to w medycynie. Nie powinniśmy leczyć bólów głowy, tylko przyczynę tych bólów. Bo najczęściej dał taki przykład. Skok ciśnienia, duże ciśnienie,
leczymy, powoduje bóle głowy. My bierzemy tabletki, żeby zmniejszyć ten ból, ale ciśnienie nie spada, nie ustępuje. Do czego dochodzi? Do wylewu, do zgonu. W związku z czym wróćmy do podstaw. Jest przykre, ale to, co powiem, co jest w życiu najdroższe. Najdroższa jest bieda. Jeżeli nie przeznaczymy odpowiednich środków na to, to skutki tego będą opłakane.